No to nie można tak powiedzieć, że albo pierwsze co powiedziałem, bo to takie jest tendencyjne teraz co mówisz, nie? To nie no to było pierwsze. Mówię coś, raz, dwa, trzy, dobrze? Dobrze. Gościa Brzezińska dla kanału Koloseum Super Expressu. Ze mną Dominik Zadora po pierwszym panelu konferencji Fame Reborn. Dzień dobry. Cześć, witam, dobry wieczór. Jak twoje wrażenia? Zestawiono was z dwoma parami dziewczyn i dodatkowo z nowymi w federacji zawodnikami, więc to było coś innego. Myślę, że mogliśmy się spodziewać innego ułożenia na tym panelu, a ty jak się, czego się spodziewałeś? No wiesz co, no kurde, nie spodziewałem się tak naprawdę niczego, ale nie, generalnie nie wiedziałem, że dziewczyny aż tak mocno pójdą, nie? Bo poszły mocno. Było tak mocno? No wiesz co, no tam poszła lepa, tu się podbrali, tu jedna nazwała drugą białą cipą. Ja byłem w ciężkim szoku, nie? No ale tutaj raczej spodziewalibyśmy się tego, że między tobą a Michałem będzie gdzieś tam gorąco, a na waszej linii raczej były takie rozmowy nadal na temat tego doboru formuły. Bo ty w wywiadach często wypowiadałeś się, że to jest pod nich, więc jak teraz się do tego stosunkujesz po usłyszeniu argumentów Michała? Bo można się z niektórymi zgodzić, wydaje mi się. A z którymi można się zgodzić? No wydaje mi się, że to nadal nie jest jego formuła, boks. No ale boks to też nie jest moja formuła. To nie jest wasza. No nie jest nasza formuła. Dlaczego nie Muay Thai? Bo wiem, że to początkowo no miała być. I dlatego wszystkim trzeba to wyjaśnić, że nie, ani boks nie jest moją formułą, ani jego nie jest formułą. Ale dlaczego do tego doszło? Bo to trzeba zacząć od początku. Jego trener zaproponował, to tak jak trener podejmuje za niego decyzję, to tak trener powiedział, że może zawalczyć ze mną w Muay Thai, kategoria 93 kg. Ja powiedziałem, że oni, że 91, oni ustali na 93. Mówię, dobra, żeby się już nie przecierać, żeby ta walka doszła do skutku, bierzemy 93 kg Muay Thai. Wysyłają mi kontrakt na maila, podpisuję kontrakt, 2 godziny później dzwoni telefon, że jednak tej walki nie będzie w Muay Thai i że albo bierzemy walkę w boksie, albo do tej walki nie dojdzie. Więc zostaliśmy tak naprawdę my i federacja postawieni pod ścianą. Czyli to była sugestia ze strony menadżera Michała, czyli trenera Oknińskiego, a potem się z tego wycofali? Tak to z twojej perspektywy wygląda? Tak. I to było uzasadnione czym? Znaczy nie wiem, czy to akurat przez trenera Okińskiego, bo on mówi, że tam do osoby, osoba, która miała go przygotować w tej formule. Więc nie wiem, czy to ta osoba, czy to Mirek, tam 25 tysięcy różnych osób, za każdym razem jest inna wersja, ma ostatnie zdanie. Nie Michał, tylko decydują inni ludzie, nie wiem czemu. No ale no, zostało na boksie, no i tyle. No Michał podkreśla to, że gdyby to miało być ustawione pod niego, to na pewno chciałby, żeby ta walka odbyła się w MMA. I zaciekawiło mnie to, że jako pierwszy taki argument, którego użyłeś podczas tego panelu, nie było to, że Michał ma gdzieś tam dużo większe doświadczenie w MMA, tylko to, że masz śruby w kręgosłupie. Dlaczego to pierwsze przyszło ci do głowy? Jak ty na to patrzysz? Znaczy no generalnie ja mówiłem na panelu, że wiesz, to nie można tak powiedzieć, że albo pierwsze co powiedziałem, bo to takie jest tendencyjne teraz co mówisz, nie? To nie było. To było pierwsze. No było pierwsze, ale to nie chodziło o to, że to jest... Ważniejsze. To jest ważniejsze, o tak, bo teraz tak powiedziałaś, że tak jakby to było ważniejsze. Nie, po prostu no pierwszym argumentem jest taki po prostu, że ja mam śruby w kręgosłupie i nie dam rady z takim ciężkim koniem się przewalać, takim ciężkim, doświadczonym, z czarnym prasem brazylijskiego jiu-jitsu z parterowcem, o tak, powiem, żeby nie było co pierwsze, co ważniejsze. Więc i powiedziałem, że jeżeli miałbym się już bić z takim koniem, to w swojej kategorii wagowej, w której się biłem w kickboxingu, czyli w 77 kilo. Czyli w porównaniu do walki z Alanem, która była jednak w MMA, to tutaj chodzi o to, że po prostu Michał jest cięższym przeciwnikiem i ta kontuzja, czy to, co masz z kręgosłupem? Cięższym i bardziej doświadczonym, tak? Dlatego to są dwa główne argumenty. Jego doświadczenie i jego waga i mój kręgosłup. To trzy. To jest ciekawa sprawa, że ty i Alan Kwieciński byliście przymierzani do Michała Pasternaka, bo gdzieś tam on miał dużo wcześniej z nim taki bardzo nagłośniony konflikt i po walce padło, że daje tobie pierwszeństwo do walki z Michałem. No Michał tak średnio patrzył na to, że wy sobie gdzieś tam ustawiacie walki, kto pierwszy, ale tak naprawdę kto tutaj podjął decyzję? Czy to była inicjatywa federacji przede wszystkim? Nie wiem, trzeba byłoby zapytać federacji. Nie jestem... Myślę, że... Tak, generalnie było tak, czy zawalczę, dzwonią do mnie, ja nie przebieram zawodnika, biorę walkę i koniec, i tyle. No. To trzeba było włodarzy zapytać, ale myślę, że to z ich strony, bo wiedzą, że ten konflikt gdzieś tam eskalował i po prostu do tej walki prędzej czy później musiało dojść. Jutro dostaniecie własną przestrzeń podczas face to face'a i to jest taki dłuższy program, gdzie zazwyczaj wiele się dzieje między zawodnikami. Czy ty coś przygotowałeś specjalnie, czy czegoś się spodziewasz ze strony Michała wtedy?
Wiesz co, nie wiem czego się spodziewać, bardziej spodziewam się tego, że tam ten Rokiński może gdzieś tam dzwonić i ten Ryta cały, tam ten wafel wampira. A tak to raczej nie, no kurde, no co miałobyś powiedzieć? Ja mówię, ja widzę, że im bliżej tej walki to bardziej ta agresja słowna wygasa i będzie przełożona dopiero na to, co będzie się działo w klatce. No też dużo wypowiadaliście się w wywiadach, tak naprawdę zazwyczaj było tak, że wszystko eskalowało na tych programach, konferencjach, a wy już przed programami, przed konferencją jesteście tacy wygaszeni. No tak, no bo mówię, im bliżej walki, tym my się bardziej skupiamy na przygotowaniach, na walce, a nie na konfliktach, nie? Czyli nie gabanie, a robienie. Wspomniałeś o Ryta Boxing i nazwałeś go waflem Michała. Dlaczego taka opinia i co sądzisz o tych jego słowach w twoim kierunku? To jest gościu po prostu, który szuka atencji, szuka walki, poklasku, tylko po to, że obrażając mnie, żeby się wbić po prostu tutaj do federacji. Wie, że mam konflikt z Michałem, więc połączyli tak jakby siły. Myślę, że tutaj ten Mirek Kokiński też jeszcze swoje 5 groszy dołożył, bo będzie mu coś naobiecał, że coś mu załatwi. No i powstał taki twór, no. Ty uważasz, że ma szansę dostać się do takiej federacji? Nie wiem, czy ma szansę, to już do mnie pytanie. Ja uważam, że... Nie swoim kosztem. No to dokładnie, nie chcę robić tego moim kosztem, nie chcę... Generalnie nie może być coś takiego, że obrażanie kogoś w internecie będzie okienkiem do wejścia do kogoś do federacji. Wiesz, ja rozumiem, tak jak tutaj na przykład jak jest Nathan, że jest już w tej federacji, gdzieś tam są te konflikty, gdzieś to szukają i na bazie tego robią walkę, ale inaczej jak ktoś jest poza federacją i dzięki temu, że będzie kogoś wyzywał, to federacja da mu angaż. Nie, no nie może tak wyglądać. No przykładem jest Greg, który się pojawił teraz w federacji. Ja wiem, że tak. Dlatego, że... No ja wiem, no, nie rozumiem tego, no ale skoro federacja tak uważała, że tak może zrobić, no to bynajmniej, jeżeli oni sobie na to pozwolili, zawodnicy też na to dali przyzwolenie, no to okej, no ja niestety, ale przyzwolenia mojego nie będzie, jeżeli ktoś będzie mnie obrażał w internecie, ja nie mam zamiaru z nim wychodzić do walki, bo no nie może tak być, już. Dominik, z czego na tym etapie najbardziej gdzieś tam wywodzi się taka niechęć w stronę przeciwnika Michała Pasternaka? Kurde, no, generalnie z całego ogółu, no, oni ma... No taki ogół, no on coś do mnie gdzieś tam powiedział w internecie, czy tam napisał, ja do niego. W międzyczasie mój menadżer i jego trener też są skonfliktowani. Zawodnicy nasi też tam gdzieś są skonfliktowani. Mówię, no dużo tych czynników. Tutaj pojawia się też kwestia tego, że między innymi Michał wspomina, że twój trener, twój menadżer gdzieś tam stworzył być może wspólnie z tobą mit tego, że Michał miał nudne walki, jeśli chodzi o sport i że może nie jest takim dobrym zawodnikiem. Kiedy z nim o tym rozmawiałam, to powiedział, że wy się prawdopodobnie z tym byście nie zgodzili. Więc jak ty na to patrzysz? Czy gdzieś tam mogliście się przyczynić do tego, że powstał taki mit, że Michał ma nudne walki? Wiesz co, ja nigdy nie mówiłem, że Michał ma nudne walki. To bardziej chyba to są słowa Alana, nie moje. Jeżeli mój menadżer tak twierdzi, no to jest jego opinia i to jest jego zdanie i każdy ma prawo wyrazić opinię, a jak się to komuś nie podoba czy nie, no to trzeba to komuś wyjaśnić cztery oczy, a nie, bo do niego zadzwonił i tak dalej, ale jak do niego zadzwonił, no to dzwonił do niego prywatnie, nie wyciągnął nic, żadnych brudów w internecie, ten znowu w internecie go gdzieś tam obraził, a mijają się na gali, to nawet do niego nie poszedł, nie wyjaśnił, mówiąc, a co ja będę pierwszy do niego podchodził, no to skoro masz do kogoś problem, to idziesz i wyjaśniasz, no. Już tak stricte technicznie, jeśli chodzi o twoje przygotowania do walki, no to nie jest twoja formuła, więc jak ci idzie w treningach tego boksu na małe rękawice przed walką? No wiesz co, no kurde, no co mogę powiedzieć, no zajebiście, no inaczej nie mogę tego powiedzieć. No słuchaj, robimy swoją robotę, przeszliśmy przez cały okres przygotowań bez kontuzji, bez większych uszczerbków, posparowane, porobione. Jeździłem do Ankosu MMA w Poznaniu, gdzie robiłem na przykład z takim gościem jak Marcin Tybura. To jest gościu, to jest waga ciężka, no jest czołówką w UFC, podobny warunkami fizycznymi do Vampira. No kurde, bardzo serdecznie ogólne podziękowania dla trenera Kościewskiego, że mnie tam przygarnął i na pewno będę tam jeszcze zaglądał. No i co, no wszystko poszło tak jak miało pójść. Dostaję teraz tydzień łapania świeżowci, no i walka. I walka już w sobotę, a jeżeli chodzi o Michała, to co może być po twojej stronie w tej walce, tak teraz patrząc? Szybkość. Szybkość, przede wszystkim szybkość i ruchliwość. To uważasz, że Michał nie był do tej pory szybki w swoich walkach? No wiesz co, no jest taki trochę ślamazarny, taki troszeczkę toporny, no ale tu u niego będzie za to przeważały warunki fizyczne i siła uderzenia, nie? Więc trzeba będzie na to uważać. No i na pewno też mocno się przygotowywuje. Wspominał trener, że robi to z Piotrem Szeligą. Wiem, że ty też odnosiłeś się do tego, że wspólnie trenują.
Nawet innych określeń użyłeś. Dlaczego te określenia padały? Skąd masz takie informacje, co oni robią razem na macie? Wiesz co, to mówię, że całują się razem, to jest takie, wiesz, cudzysłowie, czyli że po prostu no, najpierw, że się, może inaczej, całują się, to znaczy, że się lubią, że się razem zadają ze sobą, że się teraz kumplują, wiesz, to takie po prostu w cudzysłowie, że ktoś tego nie zrozumiał, że ja mówię, że oni się całują na treningu, nie, bo to nie w tym rzecz. Bardziej mi, wyjaśniłeś. Bardziej mi chodzi o to, że wiesz, no, tutaj najpierw mówiąc sobie słowa typu chudzi do dupy, chudzi do buzi i tak dalej, i tak dalej. Wieszają się zdjęcia, obrażają się nawzajem, po czym nagle widać ich, że są na macie i faktycznie, że tam traktują się jak dobrzy kumple, nie? No to no nie tędy droga. No, wiesz, no jeżeli mówisz do kogoś takie, a nie inne słowa, to czasami te słowa tak jakby przekreślają już na stałe znajomość z kimś, nie? To są słowa, które są nieodwracalne, o tak. U was może, jeśli chodzi o twoją walkę z Alanem, którą mamy już ze sobą, nie padały aż tak mocne słowa, wydaje mi się, ale teraz widzę, że relacje są bardzo dobre nawet. Wiesz co, no nie było, nigdy się nie obrażaliśmy, nigdy żeśmy sobie nie ubliżali tak naprawdę. Mieliśmy gdzieś tam jakiś swój konflikt, nie, coś tam niewyjaśnione, ale każdy poszedł w swoją stronę. Ta, nagle była ta walka, było wyjaśnienie konfliktu, wygrał tą walkę, był lepszy tego dnia, zbiliśmy sobie piątkę i mamy teraz normalne relacje. Mówię, czasami tak jest, że po prostu dwóch facetów się gdzieś tam pokłóci, muszą dać se po ryju. W tym wypadku nie daliśmy se po ryju, tylko Alan mnie udusił. I co? No i poszło w zapomnienie. No. I życie toczy się dalej. Wiesz, nie można cały czas tylko żyć konfliktami, zdenerwować się na każdego, wkurzać, obrażać i tak dalej, bo nie na tym życie polega, nie? Tylko trzeba iść po prostu dalej i lepiej mieć więcej dobrych ludzi koło siebie niż wrogów. Czy pojawiają się już jakieś plany w rozmowach z menadżerem, z federacją na kolejną walkę? Wiesz co, na razie nie. Na razie skupiamy się tutaj na tej walce, później wakacje i zobaczymy co dalej. No to w takim razie powodzenia z Michałem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Serdecznie.